w ogóle słyszycie, bo tutaj mam dosyć słaby internet w hotelu, ale lecimy. Staram się coś dla Was wartościowego przygotować. Więc dajcie znać, czy mi słyszycie. Witam Annę, witam Teresę Starnowa, witam Wojciecha z Wrocławia. Tylko jest ok, dobra. Słuchajcie, część z Was już się przedstawiła, więc skąd jesteście i zaczynamy. Dawno mnie nie było. Dziękuję Tomaszu. Tak, będzie Tomaszu nagranie, tylko gdzieś pewnie koło soboty, niedzieli. Witaj Beata, witaj Urszula. Skąd jesteście? Cześć Łukaszu, pozdrawiam Cię serdecznie. Dziś bardzo fajny temat. Udowodnię Wam, że reklamy robią się same. Mało tego, jeżeli zdążymy, witam Herby, Wrocław, Katowice, to jeszcze komuś zrobimy taką reklamę samodzielnie, na pełnym automacie. Cześć Kluźbor, Piła, proszę bardzo. Ja Was pozdrawiam ze słonecznego brzegu dzisiaj dla odmiany. Dobra, kto tu jest pierwszy raz? Kamila, więc Kamilo, mam nadzieję, że będziesz zadowolona i powiem Ci już, czego się dzisiaj nauczysz. Anna jest też z Londynu. Lublin wita. Dobra, pokażę Wam, udowodnię, że możemy niemal na automacie zrobić reklamę. Pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić. Pokażę Wam kilka fajnych narzędzi, które są jeszcze darmowe i które możecie skorzystać z czystym powodzeniem i one będą Wam ułatwiały życie. I zobaczycie, jakie to wszystko wyniki generuje. Więc specjalnie dla Kamili i dla innych, którzy są pierwszy raz, pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Artur Jana, na co dzień prowadzę firmy, na co dzień wykładam na uczelniach. Dzisiaj między innymi też prowadzę szkolenie wyjazdowe. Mam na koncie już nawet 3,5 tysiąca kampanii zrobionych. No i wykładałem do tej pory na 4 uczelniach, ponad 3 tysiące godzin przeprowadziłem szkoleń. I od 8 lat pracuję zdalnie, czyli zanim to się stało modne. Innymi słowy, powiedziałem sobie dość, nie będę pracował w biurze, będę mobilny. I to mi się udało i myślę, że Wam też się uda. Skoro tutaj jesteście, to zakładam, że szukacie czegoś innego od siebie, oczekujecie czegoś fajniejszego od życia, więc być może wskażę Wam dzisiaj jeden z kierunków. Więc jeżeli jesteście gotowi, to zaczynamy. Ja generuję, generalnie zdradzę Wam sekret, dzięki któremu mogę niemal automatycznie, nie automatycznie, automatycznie Wam pokażę, ale programowanie ma to do siebie, że dzisiaj jest darmowe, jutro może nie być, może się okazać, że będzie bardzo drogie, nie wiemy, co będzie jutro. Ale jest jeden sekret, który sprawia, że dowolna branża, dowolna firma, dowolne miejsce na świecie, możemy robić reklamy. Słuchajcie, marketing dla każdej firmy jest taki sam. Zasady ekonomii dla każdej firmy są takie same, prawda? Lekarz leczy według takich samych nauk zarówno w Polsce, w Londynie, jak i w Mongolii. Zgodzicie się ze mną. Więc to jest system powtarzalny. Okej. Ten sekret brzmi: wskoczyć w buty klienta. Innymi słowy, o co tutaj chodzi? Jak to działa? Musicie zrobić sobie 3 kroki. Krok pierwszy, zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jesteście klientem. Krok drugi, zastanowić się, jak on się będzie zachowywał, czyli na jakie strony może wchodzić, czego on może poszukiwać, jak wygląda jego dzień, czy to kobieta, mężczyzna, jaki jest jego stan posiadania, cokolwiek, co może Wam pomóc. Jeżeli sobie spiszecie to wszystko na kartce, to w tym momencie macie określoną grupę klientów, a następnie, jak już wiecie mniej więcej, do kogo piszecie, no to w tym momencie dużo prościej zrobić reklamę, która trafi w gust danego delikwenta, bo jeżeli się okaże, że Waszą grupą docelową są osoby starsze, no to nie zrobicie jaskrawej, krzykliwej, świecącej reklamy, tylko zrobicie coś bardziej stonowanego, prawda? Jeżeli tak, to jest awatar klienta, Łukaszu, dokładnie. Nie mylić z profilem klienta. Profil klienta to jest coś, co otrzymujemy po dopiero pierwszych testach reklamowych, bo to, co zrobimy w tym momencie, to nam się tylko wydaje, że tak jest. My to musimy dopiero sprawdzić, a wyciągnąć wnioski, ponieważ zarówno Facebook, jak i Google potrafią, nawet TikTok pozwala nam analizować reklamy w czasie rzeczywistym, więc w związku z powyższym my jesteśmy w stanie określić, co działa, a co nie działa. To jest właśnie piękne w tym wszystkim. To jest właśnie cudowne. Dobra. I 5 zawodów. Social Media Manager, Facebook Ads Specialist, Grafik, E-Commerce Manager oraz Copywriter. To są zawody, które tak naprawdę trzeba opanować, żeby zajmować się pracą jako Social Media Manager. Bardzo dochodowy zawód. Zresztą pozwoliłem sobie coś takiego zrobić, że sprawdziłem przed rozpoczęciem zajęć,
jakie są stawki na dzień dzisiejszy w tym oto pięknym zawodzie. No i w takim razie udostępniam i sprawdzamy. OK. Social Media Manager. 7 tysięcy, 10 tysięcy, 11 tysięcy. To wszystko oferty z dziś. 6500 jakiś, 13 tysięcy, 10 tysięcy. Jakby nie patrzeć, wszystko 14 tysięcy, 20 tysięcy i rośnie 11 tysięcy, a to już z wczoraj reklamy. Więc jak sami widzicie, te stawki są całkiem przyzwoite. Uważacie, że to jest dobra stawka, czy nie? Za to, że siedzicie w domu i jeszcze wam za to płacą. Zibi, co z tego, że to są kwoty brutto? Nawet żeby to było 10 tysięcy brutto. Pensja średnia krajowa jest też podawana brutto, niecałe 7 tysięcy, prawda? Więc generalnie minimalna krajowa jest też podawana brutto 3,5 tysiąca. Jakby na to nie patrzeć, to jest dobra stawka i biorąc pod uwagę, że pracujecie zdalnie, to jest rewelacja. Dobra, lecimy po kolei, nauczmy się tego zatem. Więc jak zdobywać takie zasięgi? Jak to zrobić? Można to zrobić za pomocą reklamy albo organicznie. Możemy kierować sobie taki ruch na Facebooka, na Instagrama. No Tomaszu, muszę się z tobą zgodzić. Zdecydowanie po raz kolejny muszę się z tobą zgodzić w tej materii. Popatrzcie się, tutaj zrobiłem screen sprzed paru dni. Łączna liczba wyświetleń z tygodnia 700 tysięcy, 300 tysięcy. A jak jest dzisiaj? Już sprawdzamy. Już udostępniam ekran. Bardzo podobnie okazuje się, ale widzicie 18 tysięcy, 25 tysięcy, w ciągu miesiąca 1,5 miliona, 60 tysięcy, czyli mniej więcej się bardzo zgadza, biorąc pod uwagę, że na Instagramie były spadki. Więc sami widzicie, i to jest na ruchu organicznym, tutaj Robercie nie jest. Portfolio nie jest potrzebne, jeżeli umiesz przeprowadzić rozmowę z klientem, coś czego uczę na kursie przede wszystkim. To jest bardzo istotne. Pozyskanie klienta jest banalnie proste. Zawód oficjalnie nie istnieje, a równocześnie jest najbardziej rozpoznawalny. Dobra, idziemy, zaczynamy, bo szkoda czasu. Dobra, to są przykłady, jeszcze zanim przejdziemy, zarobków takich klasycznych. No ale Zibi, ale gdzie to problem? Naprawdę, w dzisiejszych czasach to jest problem, że nie znasz języka? Serio? Zaraz ci to udowodnię. W Suahili mogę ci zrobić albo po chińsku. Będę prowadził treści i też będzie działało. Jeżeli budujesz cokolwiek, to pamiętaj, nigdy nie na prywatnym. Prywatny jest po to, żeby sobie wstawiać zdjęcia z wakacji i koniec, kropka, nic więcej. Zawsze robisz to wszystko na fanpage'u. Wojciechu, nigdy, nigdy nic na prywatnym. Na prywatnym mówię, zdjęcia z wakacji to maks, co możesz robić. Dobra, jedziemy, bo mało czasu. No, to jest na przykład z kwietnia. Mój zarobek. Oczywiście, Łukaszu, że można mieć wielu klientów. Ja na dzień dzisiejszy posiadam około 30 paru. Więc co zrobić? W pierwszej kolejności trzeba mieć sztuczną inteligencję wykorzystać. Nie wolno się tego narzędzia bać. Ono jest fantastyczne, ona świetnie działa. I pokażę wam dzisiaj nowe narzędzie. Nazywa się MiniGPT. Zna je ktoś? Ktoś je testował? Ono się dzisiaj trochę zacina, ale trzymamy kciuki, żeby zadziałało. Wybierzmy sobie jakąś branżę. Dowolną branżę, jakiś produkt, chcemy zrobić do niego reklamę. No bo Piotrze, no ale co mam napisać? W ogóle po coście tu przyszli? Idźcie do domu, to jest bez sensu. Rekuperatory, co było pierwsze? Gastronomia, ciężko, biżuteria, niech sobie będzie. Wojciechu, wygrałeś, będzie biżuteria. Udostępniam ekran w takim razie. Dobra. Udostępniam ekran i pierwsze co zrobimy, to sprawdzimy, jakie są reklamy na temat biżuterii gdzieś tam, prawda, w świecie. No to szukamy ich. Okej.
Biżuteria, reklama. Wybieramy sobie tryb graficzny. Zakładam, że widzicie ekran, dobra. No i coś sobie tam poszukajmy. Coś, co nam się spodoba, bo nie mamy czasu na zabawę, w analizę tego wszystkiego, bo powinniśmy sprawdzić sobie na Facebooku, co jest najbardziej popularne i tak dalej, i tak dalej. Ale załóżmy, że ta reklama nam się podoba. Piękna, ładna i wygodna. Oczywiście to może być dowolna inna. Niech się załaduje zdjęcie. Coś się nie chce załadować, bo tu jest strasznie zła jakość. No właśnie dlatego, już wiemy dlaczego. No a tu jest dobra jakość. Mamy takież oto zdjęcie proste, graficzne. Zapisujemy sobie grafikę. OK. I mamy to. Następnie wchodzimy sobie w takie rozwiązanie, które nazywa się ChatGPT, mini ChatGPT. On niestety dzisiaj coś słabo działa, więc ja wam wysyłam alternatywny link. To nie jest główny link, ale jest. To jest połączenie czatu GPT, ale w nowości, czyli ono potrafi czytać. Jak to działa w praktyce? To jest darmowe. Klikam sobie przeciągnij zdjęcie. Upload. I ono sobie tam chwilę, niestety bardzo długo, 110 sekund mi pokazuje, że to będzie działało. Więc przez te 110 sekund możemy sobie wykorzystać czat GPT, czyli napisać sobie tekst. To lecimy z tym. Wchodzimy sobie w czat GPT. Jesteś jubilerem. Chcesz sprzedać najnowszą kolekcję biżuterii twojego autorstwa. Napisz ofertę sprzedażową z wykorzystaniem języka korzyści na 300 znaków. Dlaczego na 300 znaków? Dlatego, żeby nie było za długie, bo ludzie nie chcą czytać. A patrzymy, czy tutaj to już zadziałało. On tu jeszcze dalej myśli, dopiero 70 sekunda. A w międzyczasie tu się wszystko ładnie pisze, działa i tak dalej, i tak dalej. Więc popatrzcie się. Kasiu, kupić wersję droższą albo skorzystać z Binga. W Bingu, jeżeli się zapiszesz na wersję demo, możesz korzystać z czatu GPT 4.0 i w tym momencie masz 25 tysięcy znaków do dyspozycji. Natomiast pozostałe opcje to jest zapłacić za to $20 miesięcznie. Ale warto, bo coś wam za chwilę pokażę, żebyście zrozumieli, jak silne jest to narzędzie, zrobimy pewien trik za chwilę. Dobrze bardzo. Otryj nową kolekcję stworzoną z pasją i precyzją. Unikalne wzory podkreśla twój styl, podniosą samozadowolenie, inwestuj w jakość indywidualność, zachwyć siebie ograniczona edycja dostępna teraz. Bardzo dobrze to zrobił zadanie. Popatrzcie się. Bing.com to jest wyszukiwarka Microsoftu, ponieważ Microsoft wykupił chat GPT. OK? OK. Opisz zdjęcie, wykorzystując maksymalną ilość detali, aby można było na tej podstawie stworzyć opis grafiki dla sztucznej inteligencji. No i znowu on tam będzie sobie chwilę myślał. W międzyczasie to jest oprogramowanie nowe i niestety ono jest bardzo wadliwe. To jest ChatGPT, który czyta zdjęcia i jest na tyle sprawny, że w przyszłości planuje się, że będziemy robić sobie zdjęcia telefonem w lodówce, a on nam będzie z tego sprawdzał, co nam brakuje, jakie zakupy powinniśmy zrobić, więc to jest petarda.
Dobra. A w międzyczasie niech ktoś mi poda imię i nazwisko. Nie bójcie się, nie będę wykorzystywał. Chcę wam pokazać, jakie są możliwości tego, żeby wam to dało do myślenia. Imię i nazwisko. Piotr Ho, Teresa Soska, dobra. Katarzyna Kawa, o, to będzie ciekawe. Katarzyna Kawa, więc w takim razie, Katarzyno, ChatGPT napisze dla ciebie wiersz. Proszę bardzo. Ten dalej myśli, więc New Chat, model 4.0. Napisz wiersz, gdzie każdy kolejny wers zaczyna się od kolejnych liter imienia i nazwiska. Katarzyna Kawa, lecimy z tym koksem. Proszę bardzo. I pisze nam wiersz dla Katarzyny. A to dalej myśli. Więc popatrzcie się. Jest to naprawdę potężne narzędzie, które można wykorzystywać. Mało tego, można tutaj szczęśliwa to trochę przesadził, ale generalnie rzecz biorąc myślę, że mu możemy wybaczyć, bo na jej się nie zaczynają wyrazy w polskim słowniku. A on dalej pisze. No, co sądzicie? No, mamy wierszyk. Mogę wam go wkleić na czat, żebyście sobie sami poczytali, sprawdzili, co podmiot liryczny miał na myśli. Proszę bardzo. Gotowe. Nie, to nie myśli, to wykonuje polecenia na razie, Katarzyno, więc bądź spokojna. Oczywiście, że bajki pisze. Jaką chcesz bajkę? Chcę wam tylko pokazać możliwości, bo skoro możemy go wykorzystać do zabawy, do opisania, stworzy nam disco polo, ułoży nam piosenkę rapową, inne i weźmie i stworzy do tego muzyka, potem głosem Zenka to jeszcze nam zaśpiewa, więc możliwości są duże. Misie i przyjaciele z lasu, proszę bardzo, Tereso. Napisz bajkę pod tytułem dla dzieci do lat 6. I on sobie leci w międzyczasie. No CV twoje nie napiszę, Patrycjo, bo musicie znać. Musiałabyś mu dać wszystkie informacje na swój temat i na tej podstawie dopiero by stworzył w tym momencie dla was CV. Patrzymy. Pisze pięknym. Więc popatrzcie się, jakie są możliwości. Zobaczymy w międzyczasie, jak to drugie. Proszę bardzo. Dostaliśmy piękny opis po angielsku, więc idealnie kopiuję go i wchodzę na narzędzie, które już pokazywałem wielokrotnie na webinarach, czyli na ChatGPT, znaczy nie na ChatGPT, na Midjourney, ale za chwilę pokażę wam kolejne. Imagine prompt, wklejam i on zaczyna sobie tutaj myśleć. On sobie a już coś wymyśli, ten cały czas pisze bajki. To jest drugie narzędzie, które chciałem wam pokazać i ono jest darmowe. Microsoft Designer. Już wam wklejam link na czat. Na razie jest darmowe, podkreślam. Wystarczy wejść i założyć sobie tam konto. Po 2 dniach dostajemy dostęp, może czasami szybciej i jest po prostu petarda. Zaraz wam to udowodnię. Tutaj Midjourney dalej tworzy. O. Muszę to jeszcze raz skopiować. Już 93%, więc za chwilę skończy. Popatrzcie się. Zrobił nam grafiki reklamowe. Lot błyskawicy. Zgodnie z tym opisem. Dałem mu zdjęcie jakiejś reklamy wziętej z internetu. On mi na tej podstawie zrobił opis do reklamy. I to jest program numer 1, który możemy sobie zaimplementować. A teraz zróbmy to samo w drugim programie, który jest darmowy. Klikamy na Generate Image, lecimy. I to w tym momencie, a tu się bajka dalej pisze. Widzisz, Tereso,
Więc jak Wam się podoba? Ładna była ta reklama wcześniejsza, która pierwsze oprogramowanie nam wykorzystało. Popatrzcie się, tak wyglądał oryginał. Tak wygląda nasza wersja wykreowana przez pierwsze oprogramowanie. A tak wygląda wersja wykreowana przez drugie oprogramowanie. I to możemy sobie skopiować i wykorzystać. Czyż to nie piękne? Ale to nie koniec. Jeżeli wejdę z powrotem w konto, tam to zrobiło reklamy i dobra jest, ale mogę zrobić sobie coś takiego, wkleję, kliknę generate i to mi wygeneruje reklamy, które są edytowalne. Teraz choćby w Midjourney, albo tutaj, w tym. To słabo, tu se nie poradził. Czyli musielibyśmy wygenerować z powrotem ten obrazek, zapisać go, wkleić jeszcze raz i napisać zrób z tego reklamę. Albo zrobimy inaczej. Generate add image from device. Generate. I zobaczymy, jak sobie teraz poradzi. Oczywiście. Midjourney. To się nazywa. Jakiego prompta użyłem? Wygenerowane. Wygenerował mi mini GPT. Popatrzcie się. Wgrałem mu zdjęcie, opisz zdjęcie wykorzystując maksymalną ilość detali i on mi wygenerował prompta. No i cała filozofia. Nie musiałem nic zrobić, nie musiałem się męczyć ze słownikiem, to się po prostu stało. Proszę bardzo, Tereso, bajka krótka dla sześciolatka, już jest gotowa. Damian jest petardą właśnie. Niestety nie wkleję bajki, bo za długo znaków. Anno, raczej w języku angielskim, ponieważ one mają problem, jeżeli chodzi o generowanie, o grafik, koniecznie w języku angielskim, po polsku wychodzą straszne bzdury. Możecie napisać po polsku komendę, on wam zrobi to na angielski i będzie OK. I proszę bardzo, zrobił nam gotowe warianty reklamowe. W pionie, w poziomie, animacje. Popatrzcie się, jaka petarda. Czemu się to nie chce? O. Piękne, nie? Zrobił nam gotową animację i to wygląda naprawdę fantastycznie. Mało tego, my sobie to możemy edytować. Takie, albo taką nam zrobił. I to jest gotowe rozwiązanie, albo to. I popatrzcie się, ile ich zrobił. Miejsce na nasze logo, cokolwiek, z wykorzystaniem tych zdjęć. Więc wygenerowaliśmy sobie na przykład, któreś z tych zdjęć wklejamy i mamy gotowca. To się po prostu zrobi. Prompta do tamtej grafiki, proszę cię bardzo. Kopiuj, Piotrze, wklej, gotowe. Masz gotowego prompta. Ja go przecież nie pisałem ręcznie, powiedziałem, reklamy robią się same. Widzicie, nie kitowałem. A teraz pomyślcie sobie, że 99% ludzkości na całym świecie nie ma o tym bladego pojęcia, a wy już jesteście mądrzejsi o taką wiedzę. O mini GPT praktycznie nikt jeszcze nie słyszał. To jest absolutna nowość, to jest dopiero testowane, a wy już o tym wiecie. Jak bardzo możecie to fantastycznie wykorzystać? To oprogramowanie jest o tyle sprytne, że jesteście w stanie mu na przykład, coś wam pokażę. Damy restart. O, zrobimy coś inaczej. Żeby nie było, że to jest jakiś automat dziwny. Zakochana para. O,
Mamy piękne zdjęcie. Zapisujemy je. I teraz przeciągamy to zdjęcie. Ono niech się tam wgra, upload. I wiecie, co mu będę kazał? Będę mu kazał na podstawie tego zdjęcia napisać wiersz. I on sobie z tym znowu poradzi. To jest taka moc obliczeniowa. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Podoba wam się? Dajcie znać, jak wam się to podoba. No. No widzisz, Tomaszu. Coś nowego. Staram się zawsze, żeby co tydzień było coś nowego. Okej, okidoki. Dobra, to się dalej wgrywa. Więc tu już widzicie, bajki napisał, disco polo zrobi, wiersz napisze. Zrobimy mu coś trudniejszego. Napisz post na temat kawy. Przepraszam, Kasiu, tak mi się skojarzyło. Na 300 znaków, gdzie każdy kolejny wyraz zaczyna się na literę K. Proszę bardzo. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Piotrze, pokazuje wtedy, kiedy jest naprawdę bardzo wysoka rozdzielczość albo ma bardzo dużo elementów, które są charakterystyczne. To, że jest błękitne niebo, to ciężko wyczuć, jeżeli nie ma exit data, żeby on to sprawdził. To jest nierealne. No, na razie to jeszcze aż tak zaawansowane nie jest. Pamiętajcie, to jest tylko narzędzie, które pozwala na ułatwienie wam pracy. Ktoś będzie myślał, że wyście cały dzień analizowali, budowali strategię, robili grafiki, a tutaj pstryki zrobione. Prezentujecie teksty, grafiki, określicie grupy. Mało tego, już napisał wszystko na K. Dopasuj do opisu hashtagi od Instagram o wielkości nie przekraczającej 300 tysięcy. A, załatwę. 200 tysięcy wyświetleń. Bach. I on w tym momencie zrobi na podstawie danych, zrobi historyjkę na podstawie tekstu. To mówię, to strasznie wolno trwa. Napisz wiersz na temat treści widocznej na zdjęciu. Niech sobie myśli. Może zrobić historyjkę, może napisać wiersz, to może też napisać historyjkę. To nie jest problem. Proszę bardzo. Sprawdźmy, jakiej wielkości są te hasztagi. Zobaczmy kreatywną kawę, przykładowo. ...217. Proszę bardzo, dał radę. Widzicie? Nie jest to takie... Tak, Tereso, będzie. U mnie na szkoleniu jest cały moduł na temat sztucznej inteligencji, bo to, co ja wam pokazuję, to jest oczywiście, domyślacie się, że zaledwie tyle. Możliwości jest więcej. Dzięki tym zastosowaniu tych narzędzi potraficie zrobić analizę klienta, potraficie zrobić analizę konkurencji, potraficie wyciągnąć z tego wnioski i na tej podstawie ułożyć strategię działań oraz teksty i grafiki do reklam, żeby wkurzyć konkurencję. I można to zrobić, pijąc poranną kawę w ciągu 40 minut. Tak bardzo technologia poszła do przodu. Druga, pierwsza to jest Microsoft Designer, jeszcze darmowe, podkreślam jeszcze, więc korzystajcie. Tak, Tereso, bardzo dokładnie, krok po kroku będzie omawiane na żywo. Druga to jest Midjourney. Midjourney.com. To jest ta płatna. A to jest ta darmowa. O,
on dalej myśli z wierszem. Więc możliwości są po prostu fantastyczne. Okej, więc sami widzicie, tego się można po prostu wziąć i wyuczyć. Zrobi to lotem błyskawicy i to potrafi, pamiętajcie, że w tym roku już będzie Midjourney w wersji 8 zaprezentowane, czyli będzie tworzyło zdjęcia. To jest coś niesamowitego i to są przykłady naszych reklam, które zostały wygenerowane w ten sposób i one po prostu działają. My je wciąż wykorzystujemy. Tutaj cię kiedyś nudziłem, sprawdziłem, jakbym wyglądał jako Shrek, jako Brad Pitt, jako zabawka w Toy Story. Dlaczego? Bo wstawiłem swoje zdjęcie i poprosiłem, żeby sztuczna inteligencja wzięła i je przerobiła na moje potrzeby i zrobiła to lotem błyskawicy. ChatGPT jest naprawdę potężnym narzędziem. I dzięki temu pracujecie, analizujecie konta, Facebooki, jesteście w stanie sprawdzić, jesteście w stanie pobrać na przykład wszystkie TikToki z konta i sprawdzić, i on wam przeanalizuje, które z tych TikToków było najlepsze i można, jak można to wykorzystać w przyszłości, czyli co moglibyście nakręcić, żeby mieć takie same wyniki, żeby mieć milionowe zasięgi bez wydawania kasy na reklamę. Pomyślcie sobie, jakie te możliwości przed wami otwiera. Tylko się trzeba tego nauczyć, ale dobra wiadomość jest taka, że to nie jest fizyka kwantowa. Po prostu to są rzeczy powtarzalne. Jeszcze myśli. I zarabiacie. Na tworzeniu postów widzicie żadna filozofia. Na tworzeniu reklam jeszcze mniej do roboty. Na prowadzeniu fanpage'ów i tworzeniu całych kampanii oraz strategii reklamowych. Jak się to zbierze do kupy, możecie to robić zdalnie, za pomocą telefonu, za pomocą maila, za pomocą komputera i to wciąż będzie pięknie działało. Do tego jak się nauczycie od podstawy użytkowania Canwy czy Photoshopa, dlatego że Photoshop też wprowadził, a rodzina Adobe wprowadziła swoją sztuczną inteligencję. Jedno z narzędzi pokażę na którymś webinarów, bo jest fantastyczne, ponieważ macie na pewno taki problem. Nagrywacie coś na telefonie z dźwiękiem, na przykład na świeżym powietrzu i są straszne szumy, trzaski wiatru i tak dalej, i tak dalej. Zdarzyło wam się, z pewnością wiecie o czym mówię. Sztuczna inteligencja Adobe potrafi te szumy usuwać i jest narzędziem darmowym. Coś się zacięło na temat treści zdjęcia. Jeszcze raz mu damy. Dobre pytanie, już ci pokazuję, gdzie to będzie udostępniane. Jeżeli wejdziesz sobie na YouTube, ja wyślę oczywiście link już, wchodzicie sobie na YouTube, wpisujecie sobie IBMF, tutaj macie darmowe lekcje moje, powtórki webinarów poprzednich i tak dalej, więc wystarczy, że sobie to wejdziecie albo klikniecie w link, który już wam wstawię na YouTube i będziecie mieli dostęp. Tak to działa. On tutaj niestety dalej myśli. Dzisiaj naprawdę, dzisiaj pech to pech, akurat nie chciałem wam pokazać fantastyczne narzędzie, które ma nam niesamowite możliwości, testowałem je, zrobiłem zdjęcie jakiejś potrawy, on mi do tego znalazł przepis i sprawdziłem ten przepis, bo mi sumienie nie dało i wiecie, że to było jadalne i smaczne, więc generalnie petarda. Okej. Słuchajcie, też musicie wiedzieć jedną rzecz. Dlaczego większość reklam nie działa? To, że myśmy coś zrobili, fajnie było, bo się zrobiło automatycznie, jednak trzeba posiadać te minimum wiedzy, żeby wiedzieć, czy to, co wygenerowała sztuczna inteligencja, ma w ogóle rację bytu, czy to jest chłam. Czyli coś, co tam zostało zrobione, nie możemy temu ponad miarę ufać, bo to wciąż robi tylko maszyna, której wydaje się, że wie. Czynnik ludzki jest tutaj niezbędny, żeby cały proces kontrolować. Słuchajcie, pisałem e-booka z wykorzystaniem tej sztucznej inteligencji, 40-stronicowego e-booka napisałem w 3 godziny, więc jest taka możliwość. Wygenerowało mi wszystko łącznie z okładką, z pisem treści, przykładami, opisami. Ja to tylko musiałem przeczytać, czy tam głupot nie ma. Zajęło mi to 3 godziny. Normalnie zajęłoby mi to 3 dni. To jest ta różnica. Dlaczego większość reklam nie działa? Dlatego, że jak się teraz zastanowicie, jakbym wam powiedział, wymieńcie mi 3 reklamy, które dzisiaj widzieliście, to będziecie mieli z tym problem, bo każdy z was widzi 1800 reklam dziennie. Poświęcacie na to 1,5 sekundy i zapominacie. Człowiek ma dobrą pamięć, tyle że krótką. I to jest problem. Poza tym większość reklam jest taka.
i to jest dramat. Więc w związku z tym my musimy robić to lepiej, ładniej, wyraźniej i tak dalej. Orange Causality Mobile. Proszę bardzo. Jan jeden dał radę, a reszta nie. Musimy wiedzieć, że coś, co może działałoby w galerii handlowej, w internecie nie działa, bo zdradzę wam pewien sekret. Media społecznościowe to najgorsza platforma sprzedażowa na świecie i musicie o tym zawsze pamiętać. Tam można wbrew pozorom sprzedać wszystko i każdemu, ale trzeba podejść do tego w sposób bardzo mocno innowacyjny. Nie da się tego robić w jednym i tym samym stylu. Innymi słowy, musicie być jak ta parasolka. Musicie robić wszystko inaczej, żeby z tego morza bezsensowności, nicości, nijakości się przebić. Te narzędzia, które wam pokazałem, z pewnością wam w tym pomogą. Niestety już się zawiesiło. Ale nie zrobią tego za was. Najlepsza reklama to jest taka, w której nie ma reklamy. Zwykłe zdjęcie, jakaś prosta grafika, to była za pomocą sztucznej inteligencji wygenerowana, jakiś delikatny napisik. Broń Boże, żadnych cen nie dawać na grafice, bo to, albo o zgrozo, jak czasami widzę, jak ktoś na grafice wstawia numer telefonu. No zastanówcie się, ktoś zobaczy zdjęcie z numerem telefonu, a następnie będzie się przełączał, żeby ten numer wybrać na klawiaturze. Gdzie tu sens i logika? Żadnego. Z billboardu nie chciałoby się nikomu przepisywać, a co dopiero z komputera albo czy z telefonu, pomimo tego, że ma pod ręką. To się po prostu nigdy, przenigdy nie wydarzy. Więc kto by się chciał tego nauczyć? Słuchajcie. Zanim przejdziemy dalej. Dlatego, że ruszył kurs online, wygląda to tak, że nie bójcie się, to nie jest cena kursu, od razu uprzedzam. Tylko, że to jest taka wartość, jakbyśmy tak chcieli wszystkiego się osobno nauczyć, jakbyście kazali sobie tak kupować po jednym kursiku, bo to jest 14 kursów w cenie jednego, sztuczna inteligencja jest jednym z nich, rozmowa z klientami po to, żeby nie chcieli od was portfolio, trzeba się nauczyć sztuki manipulacji w rozmowie, tego wszystkiego się uczymy, Facebooka, Instagrama, Twittera, YouTube'a, Pinteresta, systemów reklamowych, grafiki, copywritingu i tak dalej oraz lejków sprzedażowych, automatyzacji, etc. Więc to wszystko możecie się nauczyć na żywo. Kurs jest dostępem dożywotnim, ponieważ to się tak wszystko zmienia, że jeżeli coś będziemy mieć teraz o AI, będziemy mieć na pewno w tej nowej edycji kursu już jest zaplanowana AI, sztuczna inteligencja, cały moduł. Coś, co ja was dzisiaj nauczę, za rok będzie już nieaktualne. I dlatego między innymi ci ludzie, widzieliście ogłoszenia o pracę, zarabiają takie pieniądze, bo oni się cały czas dokształcają, cały czas się uczą i dlatego kurs jest dożywotni i na żywo. I żeby wziąć udział, przechodzicie przez rozmowę. Rozmowa nic was nie kosztuje, już udostępniam ekran, jest za 0 zł. Zapisujecie się na rozmowę. I to już pozwolicie, że wyłączę za 0 zł. Tutaj nie zwracamy nic, bo nie ma czego zwracać. I wystarczy, że klikniecie w link i się na tą rozmowę zapiszecie. Tutaj nic się nie płaci, odbieracie bezpłatnie, 0 zł i tak dalej, i tak dalej. A uczycie się tego wszystkiego, o czym mówiłem, jak to wszystko zrobić. To, co dzisiaj mówiłem, też będzie na pewno na kursie, tylko na zdecydowanie większą skalę. Dziękuję, Tereso, cieszę się. I to jest link, żeby się do tego kursu zapisać. OK? I lecimy dalej. Nie ponosicie dzisiaj żadnego ryzyka. Oprócz tego dodam wam jeszcze link do grupy na WhatsAppie, jeżeli wam się podoba webinar, chcecie być zawsze na bieżąco o kolejnych webinarach, mieć powiadomienia, to tutaj macie link do grupy na WhatsAppie. OK. Idziemy dalej. Bo czasu już mamy niewiele, bo my o 19 zaczynamy zajęcia z kursantami, czyli 3 sekrety tworzenia reklam. Ostatni z elementów na dziś. Pomysł, realizacja i analiza. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, to co powiedziałem przed chwilą, to, że mamy jakiś pomysł, bo sobie pomysły możemy przeglądać, sztuczna inteligencja może nam coś podpowiedzieć. Mało tego, coś wam znowu pokażę. Pokażę wam jeszcze jedną funkcję, której być może nie znaliście. W Midjourney. Midjourney potrafi też czytać obrazy i na ich podstawie tworzyć prompty. Lecimy.
wchodzimy sobie w Midjourney. Describe image, wklejam sobie zdjęcie. A już niech sobie będzie ta para zakochanych. I on nam teraz w tym momencie utworzy cztery opisy tego zdjęcia, które możemy sobie wykorzystać. Popatrzcie się. O, widzicie? Jeden prompt, drugi prompt, trzeci prompt i czwarty prompt. Wymyślił nam rozdzielczości, podział, wszystko, w jakiej to ma być zrobione. I teraz wystarczy tylko ten prompt wkleić i mamy na podstawie tego zdjęcia różne wariancje. Bach, zrobione. Widzicie, jakie są możliwości? To jest petarda. A wyobraźcie sobie, że sztuczna inteligencja też potrafi edytować filmy w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja już powoli zaczyna być sterowana głosem, zaczyna działać w telefonie i to wszystko możecie mieć do zarabiania. Ponieważ będziecie robić ten marketing, będziecie sobie pracować. Nikt nie musi wiedzieć, że wy z tego korzystacie. Oficjalnie wy pracujecie w pocie czoła od świtu do nocy, ale pracuje się sprytnie, a nie ciężko, prawda? Zgodzicie się ze mną. Więc jak już macie pomysł, a pomysły widzicie, nie jest problemem, żeby znaleźć, realizacja, dzisiaj pokazałem wiele przykładów, jak to zrobić, a następnie trzeba przeanalizować, czy to, co zrobiliście, ma rację bytu. I na tej podstawie dopiero tak naprawdę działacie. I robi się wiele reklam. Tak, Amando, można. Można, to są inne oprogramowania. Stable Diffusion, DID, jest tego trochę. Nie mam tutaj teraz linków, bo na następny raz przygotuję. Krótko mówiąc, piszesz, co chcesz, żeby zostało zrobione i to wam wygeneruje w tym momencie obraz wideo. I to całkiem dobry. A w tych wersjach płatnych, to już jest w ogóle petardo, do tego stworzy wam muzykę i tak dalej. Żeby ci, Amando, jeszcze bardziej to określić, popatrz się. Jestem w stanie, napisz disco polo na temat kawy. Przepraszam, Katarzyno, ale już ta kawa dzisiaj zostanie nam w głowie. I on nam w tym momencie zaczyna pisać tekst. Więc zapisze nam jakiś hicior, następnie musimy wgrać próbkę mu głosu, na przykład za pomocą 11 Labs, następnie, jak już mamy głos, już, proszę bardzo, napisz disco polo na temat kawy, on nam pisze, refren nam już napisał i teraz pisze nam pierwszą zwrotkę. I to się dzieje w czasie rzeczywistym. Natomiast idziemy teraz dalej, wchodzimy sobie na przykład w takie narzędzie jak iberdach.ai, on nam w tym momencie jest w stanie to zaśpiewać, w 11 Labs możemy sobie podłożyć głos, możemy sobie ułożyć muzykę, cokolwiek innego. Więc możemy sobie to oto nasze dzieło piękne zaśpiewać głosem Zenka przez podłożoną muzykę, a do tego jeszcze możemy sobie wygenerować teledysk. Prawda, że piękne? Tereso, to są płatne narzędzia niestety, ale są takie możliwości. To wam tylko pokażę. Na kursie pokażę, jak to zrobić w darmowych wersjach, ale to jest już tajemnica dla kursantów. Dlatego pewnie, że trzeba mieć, ale równie dobrze to może być rap, to może być rock, to może być coś wartościowego, coś ciekawego, więc jeżeli jesteście zainteresowani, klikacie. Normalnie ta rozmowa kosztuje 97 zł, dzisiaj jest za 0 zł, nie ponosicie żadnego ryzyka, ja albo Tomek będziemy do was dzwonić i będziemy sobie rozmawiać, będziecie zdecydowani, przyłączycie się, nie będziecie, może innym razem, nic takiego się nie dzieje. W każdym bądź razie nic od was nie wymagamy, żadnych wpłat, po prostu klikacie, dowiecie się wszystkiego o kursie, o wariantach cenowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej. Widzicie, stworzył nam mega hiciora, jest wszystko elegancko, więc możemy się bawić dalej. No, dziękuję bardzo. To są przykłady takich reklam, które zostały wygenerowane, zostały sprawdzone. Tutaj też was uczę podstawy. Nie, Natalio, on jest w całym pakiecie.
Ale dziękuję za pomysł. Może kiedyś zrobię zupełnie osobny kurs tylko ze sztucznej inteligencji jako osobny kurs. Na chwilę obecną on jest w pakiecie jako social media manager, bo idea kursu jest taka, żebyście się nauczyli pracować zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, pracując maksymalnie 2-3 godziny dziennie. To jest założenie, żebyście zdobywali klientów online, przez telefon, nie musicie ich widzieć na oczy, prowadzicie sobie tych klientów, oni wam za to płacą i myślą, że wy pracujecie od świtu do nocy w pocie czoła, nie do końca tak jest w rzeczywistości. Ale tak, nawet tych oprogramowań, które są niesamowite, trzeba się nauczyć. Sztuczną inteligencję należy umieć zadawać właściwe komendy, w Midjourney tak samo, utworzyć prompty do grafiki, w designerze tak samo, do tego obsługa Canvy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko możecie się nauczyć, robić testy, testy AB, bo widzicie, są bardzo podobne grafiki, ale jednak nie do końca, różnią się detalami, trzeba umieć sprawdzić, która z nich jest lepsza, po to, żeby ta reklama była tania, żeby 1000 wyświetleń kosztowało nas niecałą złotówkę, bo to jest możliwe. To są te wyniki właśnie, które wam pokazuję, koszt kliknięcia, żeby wychodził 1 grosz, bo to jest możliwe, to działa. Wydajemy na reklamę wbrew pozorom bardzo mało, pozyskanie klienta 70 groszy, to wszystko jest możliwe i w tym momencie zarabiamy. Nie dla siebie, dla klientów, a klient wam płaci za to, że on dzięki waszej wiedzy zarabia. Sytuacja win-win, wszyscy są zadowoleni. A to wystarczy zapisać się po prostu na kurs za 0 zł. Więc jeżeli ktoś się zapisał, wklejam link po raz ostatni. Jeżeli macie pytania, to zadawajcie. Będziemy niestety powoli kończyć, ponieważ o godzinie 19 już zaczynamy zajęcia z kursantami na żywo. Dzisiaj mamy konsultacje, ponieważ nasz kurs wygląda tak, że dostajecie materiały wideo, dostajecie zajęcie na żywo i dostajecie konsultacje na żywo, gdzie sobie rozmawiamy i pomagam wam z klientami, ze stworzeniem reklam, analizujemy wspólnie, co się działo i właśnie już za 10 minut coś takiego będziemy zaczynać na żywo. I widzicie, nie jestem u siebie w domu, jestem w pokoju hotelowym na drugim końcu kraju i pracuję zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. Jestem żywym przykładem, że to można. Janie, są różne dopasowywane do potrzeby. Usłyszysz wszystko w trakcie rozmowy, która kosztuje cię 0 zł, więc możesz wszystkiego się dowiedzieć, będziesz zainteresowany, przejdziesz dalej, nie będziesz, zapraszam na kolejne webinary. To działa w ten sposób. Dziękuję wam serdecznie, że tak licznie mnie odwiedziliście. Przyznam się szczerze, że stęskniłem się trochę za wami przez te 2 tygodnie przerwy i lubię z wami prowadzić takie webinary. Lubię, kiedy jesteście bardzo aktywni, lubię, kiedy zadajecie pytania, więc w związku z powyższym liczę na kolejne odsłony, gdzie się spotkamy już wkrótce. We wtorek. No dobrze, Tomaszu, za tobą stęskniłem się wyjątkowo, bo ty jesteś stałym bywalcem od wielu miesięcy i jesteś wręcz już moim asystentem chodzącym. Dziękuję ci serdecznie za to, że ze mną jesteś. Pozdrawiam cię serdecznie i liczę, że nie opuścisz mnie jeszcze długo. Prowadzę webinary takie 2 razy w tygodniu, we wtorki oraz w czwartki. We wtorki o godzinie 19 i w czwartki o godzinie 18. Zapraszam serdecznie. Jeżeli zapisaliście się, bo trafiliście tutaj z mailingu, będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych tematach. Każdy temat jest inny, a nagranie będzie udostępnione w weekend. Dziękuję serdecznie. Wklejam ostatni raz link dla niezdecydowanych. Pamiętajcie, 0 zł wyjątkowo, bo potem będzie znowu 97, więc jeżeli chcecie posłuchać same do powiedzenia, teraz jest najlepszy czas. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie się słodko, serdecznie. Do zobaczenia na kolejnych webinarach albo na żywo na kursie. Pozdrawiam was. Cześć. Będzie nagranie, Robercie, będzie koło soboty dostępne na kanale YouTube. Muszę wpierw do domu wrócić, żeby to wszystko zgrać, bo na internecie hotelowym to nie jest dobry pomysł. Okej? Okay?